Siemanko, z tej strony muzyka TV, witam was na kolejnej reakcji na kanale Transkury Zakochane Pary XD. Fala to dzisiaj na kanał, którego wraz z pięcioma innymi kawałkami wyszła jakaś epka z tego co widziałem. Wróciłem sobie do domku i pomyślałem, że dawno nie było odcinka, wczoraj nic nie było, odcinek ostatnio był przedwczoraj, jakbym dzisiaj nic nie nagrał, źle będzie się z tym czuł i na pewno wy też bylibyście wkurwieni, że nie mam nic nowego na kanale, więc dostarczam. Kury Zakochane Pary, jeżeli chodzi o muzykę, którego nigdy nie byłem większym fanem, ale z uwagi na to, że po prostu nigdy jakoś nie sprawdzałem jego muzyki, nie przez to, że nie lubię jego muzyki, nie? W ten sposób. Sprawdzimy sobie ten kawałek. On był kiedyś na kanale Kury, w sensie był kiedyś na kanale razem z Lamsonem na nutce i całkiem przyjemny był ten kawałek. Fajną część po prostu położył tam Kury. No i co? Przejdźmy sobie tak naprawdę do odsłuchu. Jeżeli chodzi o Kurego, moja ulubiona zwrotka jest jego na kawałku hip-hop na Chillwagon 2.0 płycie. Zajebista. Podobała mi się i tam ogólnie przewinięty kawałek był super. Ogólnie super numer. Polecam, jeśli ktoś nie słyszał. No i co? Subskrybujcie kanał, jeśli nie subskrybujecie, bo 64,5% osób nadal nie subskrybuje kanału. Możecie zasubskrybować, że nie musicie codziennie chodzić do pracy, tylko na przykład dwa razy. Nie no, śmieję się. Lecimy. Kury Zakochane Pary XD. Sorry za zmęczenie, ale jest tam po pracy. Takiego numeru. Ciekawe czemu XD w ogóle. Dzisiaj cały świat zabrać na randkę, na którą nie będzie w ciebie stać. Ona otworzy swoje serce, ty też otworzy swoje. Nigdy więcej nie chcesz z nikim innym, tylko we dwoje. Trochę wjechał jak ten, jak Larry Gomez, jak Disco Jamming, nie? Pozdro dla tych, którzy kumają, co chodzi, nie? Ale bardzo podobnym flowie, o takim śpiewany zachrypnięcie. Zapatrzony w nią jak w obraz, jak jesteś. Tylko ona daje tobie prawdziwe szczęście. Tylko ona wie, co się dzieje u ciebie. Tylko ona wie, ona wszystko wie. Macie kogoś takiego? Macie dziewczynę albo chłopaka? Ktokolwiek ogląda, czy jakiekolwiek są wasze preferencje? Macie kogoś takiego, co skoczy za was ogień? Jeśli macie, to pielęgnujcie to i dbajcie o to, bo takie osoby bardzo ciężko. I właśnie takich osób jak takie, które po prostu zrobią za was wszystko. Wiecie, nieważne co byście odjebali. Znaczy, oczywiście są skrajne jakieś tam sytuacje, za które nie wskoczyliby, no ale to jest rzeczy oczywiste. I weszliby za was w ogień, no to szukajcie świecą takich ludzi w tych czasach, nie? Macie kogoś takiego, dajcie znać. Nie prawie mnie niż zero. Wiesz, że w każdej chwili możesz się stracić i właśnie w tej chwili poszła do innego. Bawią mnie zakochane pary. Mordo, zdejmij w końcu różowe okulary. Zdejmij w końcu różowe okulary, bawią mnie zakochane pary. Bawią to jest tak bardzo negatywnie, wydaje mi się, powiedziane. Trochę nie podoba mi się ten wers. Bawią mnie zakochane pory, zdejmij w końcu różowe. No chyba, że to jest jakaś koncepcja odcinka czy coś, czy może po prostu ten kawałek zmieni kontekst w trakcie na przykład, nie? Że to jest na przykład żartobliwie powiedziane coś, ale bawią mnie. Nie no kurwa, dajcie się ludziom kochać, jeśli się kochają, to niech kurwa przetrzą przez te różowe okulary, a nóż będą patrzeć przez całe swoje życie i wtedy będą mieli bardzo kurwa fajne i barwne lata swojego życia, co nie? Bawią? Ja bym nie powiedział, że im bawią. No, no, nie, nie, nie. Jej największym marzeniem było życie bez ciebie. Teraz już nie wiesz co ze sobą zrobić, bo świat się zapalił i nie ma już opcji. A on to mówi w tym kontekście, że jakby dedykujesz całe swoje myślenie i całe swoje życie dla dupy i nagle ona zżywa z tobą i jakby widzisz to, że ona zawsze to chciała zrobić, że miała cię tak naprawdę w chuju i miała cię tylko na chwilę albo wykorzystywała cię i w momencie wszystko się pierdoli, dlatego on jakby jebie te zakochane pary i mówi, że bawią go i w ogóle nie jest to poważne, nie powinno tego być. Okej, w takim kontekście rozumiem to, bardziej to rozumiem, no ale tak samego siebie nie powiedział, że mnie bawią, ale jeśli chodzi o to, jest to pokryte jakby taką argumentacją, to jestem w stanie się po prostu z tym zgodzić, co nie? Z tamtym mi krew cię zalewa, myślałeś, że przecież jesteście dorośli. Myślałeś, że to wszystko było naprawdę. Polałeś znajomych i wybrałeś pannę. Nie masz do kogo odezwać się prawie, no chyba, że wypłaszczysz się swojej mamie. Chciałeś zrobić wszystko, żeby do ciebie wróciła. Przecież taka piękna była wtedy każda chwila. Każdy to kiedyś przeżywa, mi się wydaje, że wiecie, miał bzika na jakiejś osobie, a tak naprawdę dochodziło do niego, że tak naprawdę to było kurwa nic. Druga osoba nie czuła tego samego, a może i czuła, ale po prostu to straciła, może to nie było wszystko od początku wam pisane. Przejebane to jest tak naprawdę, kurwa, bo ja mam tak, ja bardzo jestem dojrzały, jeżeli chodzi o jakieś tam emocje, dużo w życiu przeszedłem i moje życie po prostu... Często, znaczy całe życie po prostu moje nie opierało się na miłości czy na jakichś tam relacjach, ale w momencie i tak się zawsze śmiałem z ludzi. W sumie kurwa, ty dobrze jestem, dobrze powiedziesz, że bawią go zakochane pary. W sumie też się śmiałem z takich ludzi,
taki, wiecie, skrajnie zakochany, co tracili głowę i w ogóle. Więc trochę z hipokryzją zajebało po tym, co teraz mówię, ale nieważne. Może nie, że mnie bawiły, ale nie byłem w stanie zrozumieć tego, że ludzie po prostu tak bardzo im odpierdala, nie są w stanie, nie wiedzą, co z tym zrobić, wiecie, co chodzi, chcą skończyć swoje życie przez to, że ktoś ich rzucił albo nie wyszło im. Ale w momencie, gdy też miałem jakąś taką relację, też coś poczułem, to jest, zrozumiałem to wtedy, że miałem to uczucie, jakie to jest pojebane uczucie, jeśli coś na kimś wam zależy, chcecie zrobić jak najlepiej dla tej drugiej osoby, nagle to nie było tak jak w waszej głowie i to potrafi zabolać i po prostu też tak miałem często, że, znaczy często, miałem tak dwa razy w życiu, że mówię, o wow, o, czyli to naprawdę nie było to, czyli mi się pojebało w głowie i tylko sobie wyimaginowałem ten kurwa piękny świat, pojebane, no, ale w sumie to jest w sumie to, co on nawinął, coś w tym jest, coś w tym jest. Dziwi się, czemu ona w ogóle to zrobiła, dziwi się, czemu to już nie jest twoja dziewczyna. A dałeś im wszystko i nie masz już nic, no nie masz. I nie masz już nic, no nie masz. Myślałeś o ślubie, a co będzie dziś? Bawią mnie, bawią mnie, bawią mnie. Spytałem mnie ogólnie rozbieżność tego numeru, że jakby jest taki, ano, tak poważnie jakby podchodzi do tematu momentami, mówi tak o tym, o kurwa, wiesz, o co chodzi, tak ci przybija cię do ściany, tak cię, wiesz, dopiętla psychicznie. Nie polecam ogólnie słuchać tego numeru osobom, które są po jakimś tam rozstaniu czy coś, bo jeszcze to może pogorszyć sytuację, a wszystko jest przedstawione w takim, kurwa, wiecie, disco stylu, takim napierdalance i w ogóle, wiesz, o co chodzi. Tekst i jakby przekaz w ogóle jakbyś mi się nie pogrywa z, kurwa, z brzmieniem, co nie? Strasznie rozbieżne to jest, no ale śmieszne. Wydaje mi się, że coś za tym stoi, jakby za tym numerem. Jakby, nie wiem, jakiś odcinek czy coś, kurwa, nie wiem, bo nie jestem w temacie, ale jeśli coś jest, to dajcie mi znać. Bawią mnie zakochane pary, mordo zdejmij w końcu różowe okulary. Patrzcie to w ogóle, różowe okulary. Ale już tak abstrahując od tekstu jakby o rozkminach, o tym, co nam tutaj przekazuje kury w tym numerze, brzmieniowo, fajny jest kawałek, pobujałbym nóżką, poskikałbym trochę na parkiecie i pobawiłbym się do tego numeru. Fajnie uderza, podoba mi się jakby brzmieniowo, mi się podoba. Nawet samego instrumentala myślę, że mógłbym słuchać, bo jest taki fajny, kurwa, żywy. Było życie bez ciebie. Nie, uważam, że to nie jest zły kawałek. Momentami totalnie przechodziłem, kurwa, huśtawkę nastroju w tym numerze. Raz się zgadzałem z wszystkim, raz totalnie mi coś nie grało. Ogólnie totalnie rozjebało mi głowę ten numer. Rozjebał mi głowę pod względem przekazu, co nie? Momentami, kurwa, tutaj totalnie nie wiedziałem, co się dzieje momentami, nie? Raz tak, zgadzam się, raz nieskrajnie, raz tak skrajnie. Pojebany numer, ogólnie, nie wiem. Taki chyba jeden z ciężejszych numerów, które oceniałem i w jakikolwiek sposób po prostu komentowałem. Naprawdę jeden z trudniejszych, bo nie wiedziałem tak naprawdę, za co się tutaj wziąć, bo nagle kolejny temat wchodzi, z którym się nie zgadzałem, kolejny, którym się zgadzałem, pojebany shit, pojebany experience robiąc ten numer. Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia, dajcie znać, co myślicie o tym kawałku, no i dajcie znać, co u was, czy też macie taką osobę, którą kochacie. Ja mam w sumie mamę, mam jednego ziomana do serca. No. Zanim oddałbym swoje życie. Śmiejąc się, nie śmiejąc. Wielkie pozdro, dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Wielkie pozdro, wielka miłość, peace.